Ale Lubina, jestem Prom i witam was w kolejnym odcinku. Dobra. Tak, witam w kolejnym odcinku. Moi sąsiedzi. Heh. Zaraz będzie nas stać, bo zaraz bijemy poziom. Ale dobra, mamy strój i tu chodźmy. Za to też chyba strój dostaniemy. Dzisiaj właśnie porobimy sobie te fabularne części. Czyżby? ESU, jego dostojne sale. Moja alma mater. Opowiadałem ci o moich początkach na uczelni? Zbliż się do znacznika i przeżyj to sam. O, będzie zabawnie. Czyli panie, ten jego głos. Panie, wszystko tu będzie. Pierwszego dnia zajęć. Co jest? Ale i super fajni. Teraz się zdobię! Rozpuszczę się! O, co za okrutny świat! To była ciężka walka, ale on słabł. A kiedy myślałem, że coś wygrywa... Elektro. Z pomocą walczarowi przyszedł jego gorszy trafiliście. Nie, tak naprawdę to mi powiem. Wiesz, długo na to poświęciłem. Czekałem, aż zaczną się do wcipy o ptakach. Dlaczego jesteś przeznaczony z nimi numer dwa? Ludzie w społeczeństwu, to jest trzeba być. Kraina kochane do krainy, położone z kulturnością do odnoszenia wniosek. Ale nic nie powie na społeczeństwo. Spadaj w oczu, no. Chciałbyś. I co, to tyle? Nie będzie wszystkich? Nauczyła mnie, że zawsze będę dzieciakiem z Queens. I ta siła będzie mi towarzyszyć zawsze. Na Manhattanie, zachodnim wybrzeżu, a nawet w Simkai.
zabawny, ale zawdzięczam to jakiemuś starcowi w kostiumie ptaka. Powinienem mu podziękować. Tak czy inaczej, dobra robota, Max. Ukończyłeś holograficzne szkolenie Spidermana. Co? Był? Kapitalny trening! Nie godaj! To jest ten strój? O, nie gadaj. Tak, to jest ten strój. O, ten jest zarąbisty. Ten logo. Ale ten. To jest to. Dobra. W tym odcinku jeszcze tym będziemy. Dobra. Stać nas? Stać nas, no. Bardzo nas stać nawet. Fuck. Dobra. Tak to będę musiał kupić, tylko nie wiem, czy chcę to kupić. Dobra. I tak bym musiał to kupić, no nie? Ja, halo, nie ten strój, tylko ten, no. Teraz chcę poboczne misje porobić. No, dom. Cześć, Spider-Manie. Jestem Caleb. Miło cię poznać. Widziałem twój mural u Theo. A, to był ten drugi. Ale jestem do usług. Ach. Ostatnio wszystkim firmom w okolicy skradziono zapasy. Papier, apteczki, środki do dezynfekcji. Działamy lokalnie. Nie podniesiemy się po czymś takim. Zgłaszałeś to? Pewnie. Ale nikt nie bierze nas na poważnie. Kamila prowadzi po sąsiedzku restaurację. Postanowiła działać i pojechała do centrum wysyłkowego, które nas zaopatruje. Spotkam się z nią, może się przydam. Dzięki, Spider-Manie. Dobrze, że ktoś nas strzeże. Jasne. No i kolejne kilometry. Jedzenie. Takie są zasady. Racja, racja. To jaki jest plan? Znaleźć skradzione rzeczy, ustalić, kto za tym stoi, czy to się łączy z gośćmi, którzy obrabowali sklep Theo. Brzmi dobrze. Gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy. W skrócie zadzwoń gankę i coś tam mówię o restauracjach. Nie mam aparatu. To centrum, które zaopatruje Caleba. Gliny? Co jest grane? Zdaniem świadka byli więźniowie wsadzili do bagażnika kłócącą się z nimi kobietę. Wiemy, kim jest? Dzięki kamerze Oscorp. Kamila Vasquez, właścicielka pana Fuerte w Harlemie. O rany. Porwali Kamilę. Muszę jej poszukać. Ale glinom się to nie spodoba. Może jeśli przyjrzę się poszlakom... Kamila stawiała opór. Muszę ustalić, gdzie ją zabrali. Niby na czym polega emerytura? Mało odpowiedzialne. Ten gość przeszkadza. Odsunąć się! Do miejsca przestępstwa! Robi też coś dobrego, tak myślę.
muszę się stać niewidzialny. Coś nowego? Trudno stwierdzić. To jest ważne, a to nie. No. No to jakiś gość zgłosił kradzież. Tam to zawsze. Paragon z parkingu. Chinatown. Okej, ale gdzie w Chinatown? Się upuścił, zanim odjechał. Hej, wiesz, gdzie znajdę warsztat samochodowy Davida? Na Manhattanie jest ich 12. A w Chinatown? Jest. Wysyłam ci adres. Opisu naszej ofiary. Ruchy! No, uciało wam, ale... Hej, Spider-Man. Wiesz coś o naszych zapasach? Tak! Ci złodzieje! Myślę, że Kamila przyłapała ich na kradzieży. Porwali ją! Co? Na pewno? Tak. Postaram się jej pomóc. Całe szczęście, że się zjawiłeś, Spider-Manie. Dziękuję. Spoko, moja apka jest najlepsza. No, a w skrócie tam mówi, że znaleźli dziewczynę podobną do rysu. Do... No, tak. Wow, ja się tak dziwnie kręciłem. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. No, i że właśnie jest tu w tym Chinatown. Zostawcie mnie w spokoju! Liny, spadamy stąd! Nie, nie, nie! Wszystko mi zepsuło, no. Wypuśćcie Kamilę! Czy ja dobrze widzę? Kamila jest w aucie? Tak! Wiem, które pędzi przez Manhattan i zaraz się rozbije? Tak! O mój Boże! Kamila! Jesteś cała? Co mam być? Droga! Jest to Jersey! Skupimy ich na mości! O, czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Żeby zakliknąć fałkę i gdzieś. To było dużo łatwiej. Stara babcinka. Ja nie myślałam, że... Ale ci ludzie... Już w porządku. Jest bezpiecznie. Tych zbirów ktoś wynajął, by kradli nasze zapasy, żebyśmy splajtowali. Trzymają nasze towary w dokach przy FDR, niedaleko mostu. Odzyskam je. Pomóc w czymś jeszcze? Nie, wezmę taksówkę. Gracias. Uratowałeś mi życie. Si. Nie jest to. A jednak to. Poradzę sobie, naprawdę. No wiem. Ganki! Kamila jest cała. Przyłapała tych drani na kradzieży zapasów. Ktoś do tego wynajął. To jest mój dom, nie? O, właśnie. Tu jest Roxon. Nie. To nie wiem, może jest kilka lokacji Roxon. Tu jest jednak mój dom. Czyli tu też jest Roxon. Trochę pogrzebałem. Ktoś złożył anonimowy wniosek o wywłaszczenie i zamknięcie nieruchomości w okolicy Kamili i Caleba. To musi być sponsor naszych złodziejaszków. Chce zająć ten teren? Zdecydowanie. Ja z kolei złożyłem wniosek o zbadanie historii tego niedoszłego kupca. Stary, jesteś geniuszem. Lecę do doków, żeby odzyskać zapasy. Odezwę się. Most.
Kontenery. Wszędzie kontenery. Gdzie ukryli zapasy? Oni muszą wiedzieć. Podsłucham ich i dowiem się, co otworzyć. Nie słyszę stąd, co mówią. No przecież, no, co? Skam. Nie mogą mnie widzieć. Nie słyszę stąd, co mówią. Nie wiem, czy będę dla niego pracował, jak zacznie działać w Harlemie. Dlaczego nie? Przecież sypie. Nie tego szukam. Żyćki fryzjerskie, serwetniki. Wywali! Tu. Okej. Okay. Teraz się nimi zajmę. Miało być ściśle tajnie, ale dobra. Leżysz. Masz za to mnie walnięcie. Drużyna tajemniczego szefa poniosła porażkę. Teraz zapasy. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Chyba wiem gdzie, a jednak nie wiem. Teraz muszę wyjąć zapasy ze skrzyni. Serio? Kolejni? Wszystkich nas nie położysz! Spider-Man just
wszystkim jest potrzebny! Wiedziałem, że się... Przepraszam, pomóc w czymś? Chyba nie zagrzejecie miejsca w karnenie! Bingo! Skradzione zapasy! What the... Hej, Caleb! Znalazłem zapasy! Super! Wyszli do doków ciężarówki, pomogę wam! Przynajmniej ruszam maską, jak mówię, to jest plus. Mieliśmy już ogłaszać bankructwo i zwijać interes. Dzięki tobie znów stajemy. I miasto się jakoś powłasi. Dzięki. Ogromne dzięki, stary. Wpadaj, jak będziesz chciał się obciąć. Nic nie płacisz. Maska nie będzie przeszkadzać? Coś się wymyśli. Właśnie, musisz też dużo jeść, bo jeszcze dorastasz. Zaglądaj do pana Puerte. Przygotujemy ci coś pysznego. Zgoda? Nie musicie się odwdzięczać. Wszyscy w okolicy się zgadzają. Naprawdę nam pomogłeś, Spider-Manie. Yeah, 10, kurde. Spisałeś się, Spider-Manie. Dziena, dobra. Mam plan, by wykupić te wszystkie te, ale jednak ich nie wykupię. Bo przecież dostałem 10, halo? Z twoją pomocą. Wiesz coś o tym? Halo? Przecież 10 ich dostałem. Czuję się oskamowany. Pracuję właśnie nad listą kandydatów. Na razie mam na niej Vulture'a, Skorpiona i Tombstone'a. Elektro raczej nie wyciąłby takiego numeru. Sporo szych. Ale poradzimy sobie. Nie chcę go w naszej dzielnicy. O, po raz pierwszy powiedziałeś naszej. Dziwnie to brzmi. Za późno. No nieźle. Chciałbym Skorpiona. Dobra, możemy coś kupić. A nic jednak nie kupujmy, bo zaraz bijemy pewnie nowy poziom i sobie kupimy tu strój. Dobra. Co na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Eluwina.